Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police. 4 grudnia, drugi dzień rywalizacji z Carterem i dzień tej wielkiej akcji. Kurwa, nie przyjdzie do roboty. Szkoda. O, Mulligan też nie przyjdzie do roboty. Percy zaś się spił, ale jego może z tego wyleczymy. Tego też wyleczymy. Rozbeczka. Nasz mój kuzyn pracuje na poczcie, pozwoli mi ksero. Nie możesz drukować książki. Moja ciotka Jacqueline z Maitland stała wczoraj kilka godzin w okolicy, ale nie dojdzie się nabyć egzemplarza z niego urzędu Neptuna. Poprosiła mnie, by przez telefon streścić jej fabułę, przez momenty. Tylko, że tam bez przerwy co się dzieje. Zajmie mi to pół dnia, dotrę tam, a dojadę do ucieczki Fontaine'a do Budapesztu. Mam więc zamiar spędzić cały dzień w domu i sprawić się tu mi przyjemność. Mogę wziąć wolne. Dobra, możesz wziąć. Brady. Dzisiaj odbędzie się rozprawa w mojej sprawie przeciwko właścicielce bliskich spotkań, sklepu z używaną odzieżą. Ta złodziejka zatrudniła mnie, zlecając opracowanie kilku modeli męskich garniturów, a potem ukradła moje projekty. Teraz twierdzi, że wszystkie wyszły spod jej ręki. Czy mogę pojechać dzisiaj do sądu, by przedstawić swoje argumenty? Kto prowadzi rozprawę? Sędzia ten, a któż by inny? Dobra, jedź. Spoko. Okej, okay, dzisiejsza zmiana. Przydziel automatycznie. Rozpocznij dzień. Okej, okay, mamy tylko jedno śledztwo oczywiście, więc dobrze. Dobra, muzyka niech szuka tropów. Kto ma 3 inteligencji? Rosencrantz, ty szukaj na jedną osobę. Już tego po 2 inteligencji będzie ewentualnie. Dobra, a Fletcher szukaj na drugą osobę. Teraz to, ale to myślę możemy ogarnąć później. Jak to po... O-oł. Pojutrze! Jak ja zgarnę 11 tysięcy w 3 dni? Tęgi mężczyzna spuszcza srogi łomot młodemu pracownikowi menu za to, że ten przypadkowo zarysował mu auto. No to proszę go ładnie zgarnąć na komendę w takim razie. Ma ktoś posprzedawać? O, treba alkoholowa, widzę, to na szczęście nie kosztuje dużo. To wyślimy tam tego, tego. Dobra, i niech tam dojadą, to przede wszystkim. Tutaj coś mamy, jeszcze kolejna przysługa. Panie nasz, odkąd tylko zostałem ochroniarzem, czekam na ten straszliwy dzień, gdy jakiś uczeń przyniesie do szkoły broń. Chcę być stuprocentowo do tego przygotowany? Aby obronić inne dzieciaki przed szajbniętym małym psychopatą. Z tego powodu trenuję codziennie i na pewno dałbym radę każdemu żołnierzowi. Jedyne czego mi brakuje to granaty ogłuszające. Mimo wszystko czasami mi nie pomoże... Nawet mi nie pomoże sokole oko. Mimo wszystko czasami nie pomoże nawet sokole oko. Jeśli wróg zajmie lepszą pozycję, będę miał przerąbane. Granat pozwoliłby mi odzyskać kontrolę nad sytuacją. Proszę zdobyć ich dla mnie 6, a ja przekażę swoją wiedzę o strzelaniu dowolnemu z pańskich ludzi, oczywiście za skromną opłatą. Okej. Okay. Czy to jest kolejny trener, jak rozumiem? A jak to wygląda? Nieznajomi. Będzie tu schowek. No nie, no to musiałbym zobaczyć ogólnie w tym. Zobaczmy, ona ma granaty ogłuszające na przykład? Laser, cartridge, ma. 6 chciałem, to 6 stów, to nie jest aż tak dużo. To kupmy ich 6. Jeszcze 3. Dobra, styka. Te cartridge możemy tak o po prostu uzupełnić. Dobra. Pałek mamy już dość, myślę, reszty nie potrzebuję. Dobra, co bym mógł jej sprzedać na przykład? Armaniak, spoko. Nawet mogę jej oba sprzedać, bo potrzebuję kasy. Piwo, za nich zostawimy. Jedną whisky sprzedajmy.
No i granaty i te kartridże, ale to dla nas. A u niej... odżywka... skwinie. O, są nawet coś warte. Dobra, antybiotyki sprzedajmy. Coś jeszcze. O, ropa jest sporo warta, to też sprzedajmy. Się tak zabezpieczyć muszę dla Fraja. Dobra, te antybiotyki też możemy sprzedać. Już skwinie w sumie też. Zupy nie mogę sprzedać, bo zupa jest dla... właśnie, zupa jest dla tego, dla wtyki, czy dla Rosenkratza. Kurde, jakbym mógł to sprzedać, to jest pewnie sporo warte. Tylko niestety nie mam komu. Brakuje mi jednego handlarza, który chciałby to kupić. Dobra, moment. Młody pracownik myjni samochodowej, kaszląc krwią, próbuje ukryć się pod autem. Ogromny mężczyzna z ryzykiem ciągnie go za stopy. Uderz mężczyznę pałą. 526 complete. Pracownik mnie jest w ciężkim stanie, ale żyje. Spoko. O, nice! Kokaina zejdzie na miejscu przestępstwa. Świetnie. Ten niech ma krycie się na full. A mówi świetnie, bo kokaina jest sporo warta. Dwa tysiaczki. To jeszcze niecałe cztery dla Fraja. Dobra, tu możemy kogoś wysłać. To by... a w sumie to jest nieważne kogo wysłałem, to ma po prostu dostarczyć. I tyle. Dziękuję panie nasz, przyrzekam już nigdy nie zajrzeć do kielicha. No kurde, Percy tak, ten już nie bardzo. 529 in progress. Oskarżony w sprawie o gwałt odebrał broń strażnikowi sądowej, zagroził, że się zabije, jeśli nie otrzyma zapewnienia o sprawiedliwym procesie. Dobra, Penkin, Frazier, Gillenstern i rozbeczka. Go. Kolejna przysługa. Las. Stary, co to wygląda, jakbyś się urwał z jakiejś rzeźni? Mam poważny problem. Moja córka wybrała się do lasu na biwak i do tej pory nie wróciła, choć w domu powinna być już przedwczoraj. Już wcześniej urządzała sobie wycieczki tego typu, ale boję się, że tym razem się zgubiła. Czasami lasy otaczające Sharpwood nie są wcale tym, czym się wydają. Proszę nakazać poszukiwania trzem swoim najczujniejszym ludziom. Niech zajrzą pod każdy kamień. Znajdźcie moją córeczkę, obiecuję, jeśli zechcecie policzyć się z jakimś przestępcą w sposób odbiegający od zasad zawartych w konwencjach genewskich, moja rzeźnia będzie stać przed nami otworem. Okej, czyli trafiłem z tą rzeźnią. Dobra, czujny to chyba inteligencja się liczyła, no ale... możemy tak po prostu kogoś tu wysłać. Liceum. Panie nasz, wszystko gotowe. Facet dostał do niej granaty ogłuszające. Powiedział, że kiedy tylko da pan znak, będzie czekał na ekipę z naszego posterunku na... przy szkolnej strzelnicy. Okej, papierosy. 150 dolców. I trener od strzelania. Twoja załoga nie trafia do celu oddalonego o parę metrów? Szkolny ochroniarz prowadzi na boisku zajęcia oparte na szkoleniu wojskowym. Mówią, że strzela ręką, że nie strzela ręką, lecz sercem. Dlatego nigdy nie chybia. Okej, 1300 prawie za punkcik w strzelanie. To nie jest wcale takie złe. Gdybym miał więcej pieniędzy, niż bym chciał, bo aktualnie to niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra, tyle to ogłosił. Tutaj śledztwo jest zakończone. Babka jest winna. Dobra, oni są chyba wszyscy w domu, więc odpoczywają. Ulbak, niech ma w inteligencję punkcik. Będzie na kolejne te. Na kolejne... dochodzenia. Na wysyłanie. I Aliew ma punkt w siłę. Dobra, jej mogłem papierosy sprzedawać, co nie? Tak, no tylko 70 dolarów. Dobra, to je odpuszczamy, bo to nie jest aż... to nie jest warte zachodu. Kurde, tego Stockmana bym chciał wyleczyć z tego alkoholizmu, więc dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Kupujemy. Okej, okay, oskarżony trzyma broń przy swojej skronie, powtarzając, każdy ma prawo do dłuższego pracy. Na tej stronie zbierały się tłum, wszyscy stoją w bezruchu przerażeni. Weź młotek, no może lepiej nie. Ewakuuj salę. Może najpierw odczytamy werdykt. Ewakuuj salę. Dobra, może ten. Oskarżony strzela w sufit. Nie, nic z tego. Chcę publicznego procesu. Okej. Okay. Zastrzel, rzuć się. Może najpierw odczytamy werdykt? Oskarżony wyraża zgodę. Tak, posłuchajmy, jaki wyrok wydała ślepa sprawiedliwość. Jesteś niewinny. Jesteś winny skazano cię na dożywocie. Jesteś winny skazano cię na karę śmierci. Jesteś winny skazano cię na dożywocie. 529, complete. Oh, come on!
A, czyli kurde, mogłem dać, że jest niewinny. Ja chciałem tak, wiecie, zgodnie z prawem iść. Ach. Dobra, trudno. Ważne, że cywile przeżyli, że się wiele nic nikomu nie stało. Może wysłałbym tę trójkę na to, te, żeby sobie odpoczęli u tego typa, nie? Ale kurde, nie będzie mnie stać na kolejne... Na... Dobra, na upartego będzie mnie stać na jedną taką, ale pytanie, czy oni dojadą w ogóle na to miejsce. Przy wejściu do sklepu agresywny brodaty mężczyzna grozi młodemu chłopakowi. Okej. Okay. Dobra, Stockmana musimy wysłać na... Aha, dobra, to się to nie pokazuje. Dobra, to wyślimy tego... Tego... Perseja. Duwala czy chce wysłać, czy sobie możemy? Wymuszenie. Pacjent skarży się na swoją pielęgniarkę, twierdząc, że ta wyłudza od niego pieniądze. Okej, okay, to by sobie w sumie sam Stockman poradził. Tylko właśnie przez to, że ma alkoholizm, to wolę go nie wysyłać. Ktoś podjedzie na szybko? No nie bardzo. Dobra, YOLO. Okej, nie jedzie bez wsparcia, to jest Frazier. I błagam cię, nie rozbij się po drodze. Zażywanie narkotyków, nie mam kogo wysłać. Las. Panie nasz, zdołaliśmy oddalić dziewczynę, nie zabrnęła zbyt głęboko w las. Jej ojciec był szczęśliwy i polecił nam przekazać panu, że z chęcią przyjmie swojej rzeźni pańskich gości o każdej porze dnia i nocy, kiedy tylko zajdzie potrzeba. Ciekawe, o jakich gości mu chodziło. No, ja wiem. Oj, dziękuję, 1500, nice. Boże, 2500. Dobra, ludzie, wracać. Brodaty mężczyzna w grubym płaszczu trzyma precyzyjnie zacznę łyżkę przy gardle przestrzonego chłopaka. Podkradnie się do napastnika, ten ma 2 punkty krycia. Jest! Dobra, udało się. Pięknie. Dobra, to Gulenster miał 3 punkt do krycia w takim razie. Kolejny ninja na posterunku. Dobra, na razie jest spoko. Stockman, nie ten. Wal się na ryj! Boże, nie wierzę po prostu, że mi taka akcja się zjebała przez to, że ktoś ten... A dobra, jebać to, nieważne. Panie nasz, pracownicy wszystkich służb miejskich zbierają się dzisiaj po standardowej zmianie na turnieju piłki nożnej. My też weźmiemy udział, co nie? Dobra, idźcie. Dobra, co jest tu? Podeszcie się w skąpie z okienca, które mu obciągnięcie ze wszystkich trosk, jedynie z wejścia do swojego zdania przez... Dobra, to musi być fałszywy alarm. 5:30 in progress. Aha! Tutaj jak... Tu? Kurwa? Jest ta... Spierdalaj, kurwa. To już druga taka sytuacja. Tych dwóch niech jedzie. Dobra, tu jeszcze muszę poczekać. No, tutaj jeszcze. Stockman. Aha, muszę dwóch wysłać. Dobra, no to Rocker... Zobacz, nie, Rockerman może nie. Jackson niech jedzie. Dobra. Ten. Aha, super, dopóki nie mam... Super, zmarnowałem 750 dosów właśnie zmarnowane. Chyba, że ktoś pojedzie. Coś? Nie, super. Zagadka opon, śledztwo mamy, dobra. Tu. Pijany na statek wpada do baru i żąda, by sprzedano mu drinka. Barman odmawia. Wtedy rozwścieczone młoko schwyta jedną z butelek, rozbija mu bar i zaczyna zastraszać nią mężczyznę. Dobra, jedziesz ty. Percy. Duval, Duval niech też jedzie. Ta dwójka, Murabian, Jackson. Go. Już się raczej nic nie wydarzy. Może nie lubię takiego czegoś. Dobra, wrzuć granat ogłuszający przez okno. 565 complete. No i pięknie. O, świetnie, heroina, świetnie, naprawdę świetnie. Heroina jest droga. Dobra, ta nie pracuje, ale to mnie nie obchodzi. Tu heroina. Cyk za 4000, więc dla fraja kasę już mamy. I dobra, spróbuję wysłać kogoś na to jednak.
Dobra. Tu. Zobaczmy. Fletcher, muzyka. No i pęki niech jadą. Dobra, terapia. Tak, nikt nie przyszedł, szkoda. W ogóle to nikt nie przyszedł, by złożyć wyrazy szacunku. To jest ta głupota w ogóle. To i nie ten. Brawo ja. Nie ogarnąłem sobie śledztwa. Trudno. Użyj paralizatora. 5:30 complete. Pięknie. Armaniak znaleziony. Jackson, niech ma punkt w siłę. Czy może w siłę, w inteligencję. No okej, na Freya jesteśmy już przygotowani. Teraz ci tylko odpoczną. I będę mógł od razu wysłać ludzi na... Znaczy wysłać, przydzielić do tej akcji, która ma się zadziać. Bo mam nadzieję, że gra pozwoli mi to teraz zrobić. Ale powinna, bo zazwyczaj przypominała mi każdego dnia o tej akcji, żebym przydzielił ludzi, więc oby teraz też to zrobiła. Dobra, są tu niektórzy zmęczeni, ale myślę, że mam w miarę na tyle dobrze przygotowanych, że na przykład tu Gylens, ten Frazier, Titus, że powinni sobie poradzić. I jest, dobra. No to jedziemy. Przydzieli policjantów. Okej, okay, inteligencja i gigant ogłuszający. No to tutaj niech idzie Jackson. Negocjacje, czyli bynajmniej jeden punkcik, no to tu niech będzie Titus. Tu mamy complete. I teraz tutaj. Pałka, inteligencja. Tutaj niech będzie muzyka. A nie, to jest do kuchni. Nie. Tutaj niech będzie Rockman. Na drugi punkt niech idzie w takim razie... Aha, nikt nie może. Okej, okay, to gorzej. Strzelanie, jeden punkt. Dobra, czy tutaj kogoś bym mógł zabrać stąd? Mamy Jackson. Nie ma w strzelaniu. Ten też nie. Spurlock. O, no bez jaj! Naprawdę? Nie mam policjanta, którego bym mógł tutaj przydzielić? A nie, jest, dobra. Okej, okay, na szczęście jest rozbeczka, no ale kurde... Już jest strasznie zmęczony. No dobra, trudno. Dobra, rozekres na jedynkę, rozbeczka na dwójkę i Rockman idzie na trójkę. Cyk, zamknij. I czy to się dzieje od razu? Dobra, tam będzie... Jeden za zlekceważenie, jednego za imię ostrzy za uciekiniera. Jeden. Jezus! Przecież ej, ten Carter jest beznadziejny normalnie. I on miał być zamiast nas? Dobra, tutaj... No, są tacy troszkę drodzy. Ale szczerze, przydałoby się kilku takich zgarnąć. Dobra, weźmy tutaj to. Marszala weźmiemy jeszcze, bez lojalny. I na jednego mnie jeszcze stać, to niech będzie Jarbrot. Okej, okay, to jest pierwszy raz od dawna, kiedy mam dwie zawleczki. Czy dwie, po prostu tak mało zawleczek. No, Carter ma łącznie 5 zawleczek, ale nic z tym nie zrobi. No, my tu już mamy miażdżącą przewagę nad nim. Jakby, nie no, nie ma bata, on tego nie wygra. Dobra. Ci niech przychodzą. Tak. Ty nie przejdzie, bo nie jest lojalny. Okej, okay, ci oczywiście, którzy są na akcji, to muszą przyjść. Ale oczywiście dobieramy tych, którzy byli w domu. Okej, okay, Bert, jeśli dobrze rozumiem, powinien sam na jutrzejszą zmianę przyjść. Co mi się bardzo podoba. Może Brady, który ma cały czas inny ten strój. Ale najważniejsze jest to, że jest cały czas lojalny. Dobra, Gielen Sterna wyślemy ewentualnie na jedną akcję. Belmont, Sullivan, Gowthorn, Frazier, Galilahi. Nowy Jabrot, ten, tutaj Penkin. Tak, dobra. To mnie irytuje, bo na przykład w tej części jest ten trofeum. Właśnie nie żeby Persja, tylko Penkina właśnie, żeby zrobić na 1000 profesjonalizmu. Tylko przez to, że on, mimo iż jest lojalny, to co drugi dzień wielce ćwiczy przed koncertem, to nie mogę go... Znaczy dobra, nie ciągle, ale często tak ma, że nie chcę przyjść 2 dni z rzędu. Przez to nie mogę go właśnie trenować tak, jakbym chciał.
Dobra, 27 na 34. No i mamy 5 grudnia. Zobaczmy, jak to wygląda z ludźmi. Aha, Leighton nie przyszedł do roboty. Mhm, super. Birch, świetnie. Tu mamy zastępstwo. Co jest tutaj? Mhm, okej. Okay. Strząsnąć czy są, co pocznę, że to się kolejny tom. Chyba nie lepiej, mogę zejść do łóżka. Nie? Czemu miałbyś iść? Młodszy brat wpadł na doskonały pomysł. Zamiast czekać lat zamiętami na ostatnie kuszenie tu na 3, z nami stworzymy następną część. Mamy już nawet fabułę. Mhm, znaczy, że musimy... Tak, świetny koncert, nie sądzi pan. W każdym razie nie będzie mi dziś w pracy. Muszę napisać przynajmniej pierwsze rozwiązanie. Opuści mnie Wena. Daj mi pan wolne. Dobra, idź. Panie nasz, rano listonosz przyniósł mi paczkę, podpisuje sobie potwierdzenie biuro, a ten kicha mi prosto na rękę. Boję się, że te bakterie przeniknęły już przez skórę. Chyba, że zaczyna łapać mnie choróbską, muszę wrócić do domu i dodać odporność, albo utknę w łóżku na tydzień. Ta choroba się jakoś objawia? Tak, zrobiło mi się ciężko na sercu, a w głowie świtają mi różne myśli. Ja pierdolę. Ten co, mizofobik, czy co? Nie będzie, idź. Czy co? Czemu? Pozwoliłem mu iść do domu, a ten stracił do mnie szacunek? Co to kurwa za jakieś jaja są? Ferretti. Leśne duchy nie były przychylne w czasie wczorajszego starcia na Murawie. Przegraliśmy z Kretesem, a Ernest Leighton chyba złamał nogę. Karetka z Borgo do szpitala. Aha, dobra, czyli dlatego Leighton nie przyszedł do roboty. Dobra. To był chyba gościu, który był ten. Który był... Dobra, no tutaj raczej mam wszystko gotowe, więc nie ma kogo tu przytygrywać. Tak, dalej, bo to już jest gotowe. Dzień ataku. Okej. Okay. Teraz poproszę o... Jutro musisz zapłacić Frajowi. Spoko, kasę mam. Na szczęście. Mam nadzieję, że to jest kurde chłopak, nie? Jak się okaże, że to jest kurde kierowca, to mam przejebane. Chociaż... Albo nie. Dobra, wiecie co? Skoro to jest dopiero zaczęty dzień, to rozpocznijmy go jeszcze raz. I faktycznie przydzielmy kogoś do tej sprawy. Bo skoro nic się takiego jeszcze nie zadziało, no to nie będzie aż takiej tej. Dobra, Birch. Okej, okay, Leighton. Okej, Leighton szybko widzę pozbierał się z tej złamanej nogi. Mam okulisty i muszę wyjść. Czy mogę? Co się stało? Zwykłe badanie kontrolne. Chodzę na nie co miesiąc, choć zdarza się, że potrzebuję pomocy, to chyba jasne. Dobra, idź. Udało mi się skończyć. Pożytku. Nie, nie możesz. Jaka szkoda, że nie było pana na meczu. Okej. O, tutaj zmiana. Sullivan coś ogarnął. O i pyk, darmowy punkcik w szybkość. Pięknie, to lubię. Dobra, zmiana na dziś, przedziel automatycznie, rozpocznij dzień. Dobra, kogoś dużą inteligencją potrzebuje. Flower Pots, no etycznie może przydać gdzieś indziej. Aliew. A, czekaj. Flower Pots niech szuka na dwójkę, a Aliew niech szuka na jedynkę. Dzień ataku, idziemy dalej. Dobra, i zajmijmy się teraz tą sprawą. Zobaczmy. Syn pracownika. Tata ciągle zabiera mnie do pracy, pomaga mu we wszystkim i pokazuje, co jeszcze powinien umyć. A kiedy nie ma żadnych samochodów, koczuję przy oknie i patrzę, czy ktoś podjeżdża. Ostatnio widziałem, jak jakiś śmieszny koleś bawił się z panią Tiną w Policjantów i Złodziei. Potem usiedli razem do auta i się ulotnili, ale tata mówi, że oglądam za dużo filmów i coś sobie ubzdurałem. Okej. Okay. Brat ofiary. Tina niedawno rozstała się ze swoim chłopakiem Jeromem. Wszystkim się wydaje, że to taki normalny facet. Prawda przedstawia się jednak inaczej. Gość ma nierówno pod sufitem. Jerome dostał fioła na punkcie swojego czerwonego pick-upa. Niemal codziennie zawozi go do warsztatu, by go bardziej podrasować. Ostatnio wymieniał hamulce i teraz auto zatrzymuje się bez szelestu, niczym kot zeskakujący z okna. No i Tina pojechała tym jego samochodem na zakupy i przytarła trochę błotnik. Jerome poważnie się wkurzył i konkretnie jej przylał.
Nazajutrz Tina spakowała swoje rzeczy i pojawiła się tutaj. Od tej pory Jerome ciągle przychodził do Minnie, błagając moją siostrę o przebaczenie. Ale się go nie doczekał. W końcu powiedział coś wyjątkowo złowieszczego. Nigdy się ode mnie nie uwolnisz, potem się zwinął. Jestem absolutnie pewny, że to on stoi za porwaniem Tiny. Przechodzi. Nie zdarzył się chyba w moim życiu dzień, w którym nie spacerowałabym dłużej wzdłuż tej ulicy. Dzisiaj, kiedy kątem oka zobaczyłam pędzący w moją stronę samochód, myślałam, że robię to po raz ostatni. Zamarłam i zdążyłam już pożegnać się ze światem, jednak kierowca chwilę przed nieszczęściem wdusił hamulec i odbił w bok. Ogarnęło mnie przerażenie. Zbyt śmiertelne, bym dokładnie przejrzała się autu. O ile mnie pamięć nie myli, było wielkie, ciemne i brudne. Asfalt. Wokół Minnie widać mnóstwo śladów ostrego hamowania. Nie da się stwierdzić, który z nich pozostawił samochód porywacza. I pracownik Minnie. Tina wyszła zapalić. Byłem w środku i nic nie widziałem. Usłyszałem co prawda pisk opon, ale nawet się nie zainteresowałem. Ludzie wiecznie się tu śpieszą. Wjeżdżają na teren Minnie, jakby ścigali się ze śmiercią i w ostatniej chwili wduszają hamulce. Okej. Okay. Zobaczmy. Czarny pi... Dobra, czekaj. Oświat... Okej, okay, dobra. Czyli to nie. Dobra, podjeżdża, gadają, uderzają, na pakę i odjeżdża, albo... Furgonetka podjeżdża, gościu wysiada, babka myje, zgarnia, no i potem odjeżdża. Ale zobaczymy co, kto będzie ten... Zobaczymy, kto będzie tutaj miał tego. O, czekaj, chociaż w sumie może to jest kompletne. Czekaj, zobaczmy. To. Nie, dobrze, no dobrze, dobrze myślałem, że to jest fake. Ja musiałem tak na pewności sprawdzić. Tak, jutro muszę zapłacić Freowi, dobra. Dobra, mam więcej ludzi. Tak, ten się przypomina. To zobaczmy. O właśnie, czekaj, czy jest ktoś jeszcze, kto ma problemy z alkoholem tutaj, czy nie bardzo? 532 in progress. No niestety nie. Bank Sharpwood. Dwie staruszki pokłóciły się o miejsce w kolejce. Następnie wdały się w szarpaninę i jedna z nich krzyknęła do drugiej. Paniusiu, zamknij buźkę, tak ci cuchnie z mordy, że nie można wytrzymać. Urażona kobieta wyjęła gaz pieprzowi po traktowaniu swoją rywalkę. Okej, okay, Sullivan, Galilei zająć się tym. Kradzież w martwym domu. Ktoś włamał się przez okno do kuźnicy i ukradł agregat prądotwórczy. Czy ktoś się zesrał jeszcze? No nie! Czemu? Jeez! Po co ktoś miałby ukraść coś jeszcze? Zostawić gówno jako, nie wiem, pamiątkę czy tam... To nie znowu w sprawie, Boże, co ja pierdolę. O. Dobra, Sullivan obezwładni. Nawet nie będę tego czytał. Policja obezwania aresztuje staruszkę, rzeczywiście cuchnie z ust. No dobra. Miej punkt w inteligencję. Właśnie a propos Sullivana, czy on ma wstrzelanie? No nie, niestety nie. A szkoda. Przydałoby się. Gdzie ja mogę zmienić na przykład tego? Nie tu. Będzie w ataku? Tak. Spróbujmy zmienić tego. Spróbujmy tutaj zmienić ziomka, żeby się trochę wyspał. O, Woolbaga mógłbym wysłać. Kogoś jeszcze? Gotorna. No. On jest spoko, ale trochę ma mało. Trochę ma mało tych. Ten. No ma inteligencję i de facto to, co najbardziej by mi się przydało. No ale nie ma dwóch punktów w szybkość, żeby mieć cierpliwość. Rozbeczka w sumie też nie. Marshall ma... Ale nie ma punktów inteligencji, żeby cicho otwierać drzwi. Dobra, ale dałbym tu Marshalla, żeby rozbeczka sobie odpoczął. Może uda się go gdzieś tu jeszcze wysłać i... ten... W sumie on potrzebuje tylko 20 punktów profesjonalizmu, żeby mieć punkcik, więc jakby się dało,
go na coś wystać i dać mu ten punkt w inteligencji, byłoby spoko. A kurde, ale on nie ma pałki. Jasnych gwint. Zbeczka też nie ma dzisiaj pałki. Dobra, wszyscy, którzy przyjdzie, mają pałkę? Rozenkrat nie ma nic. Rockman ma pałkę. Marshall nie ma. Jackson też nie ma. Ten nie ma nic. Jezu, czemu oni nie mają pałek? Przecież to jest najpotrzebniejsza rzecz podczas takiej akcji. Dobra, zdejmijmy stąd tego. W sumie nie tylko tego. Wszystkich w pizdu, won stąd. Że samych tych z pałkami tu muszę przydzielić. Przecież nie mogę wysłać ludzi bez pałek, przecież to jest idiotyzm skończony. Dobra, gdzie on jest? Marszala tam jeszcze, bo on ma szybkość, w miarę byś sobie poradził, bo wiecie, taki... Tylko do supportu bym mógł być na przykład, nie? O, muzykę mogę wysłać. Dobra, Jackson mogę wysłać do akcji, to po prostu. Teraz... 568 in progress. Dobra, kto jeszcze? Ubrany w garnitur mężczyzna puka do drzwi, oferuje mieszkańcom broń palną. No to nieciekawie. Dobra, czemu on ma pałkę? Dobra, widzę, że to automatyczne rozporządzanie rzeczami to jest naprawdę ciekawie skonstruowane. Okej, Percy też ma pałkę, no ale Percy ja nie mogę wysłać na tę akcję, bo on tam dosłownie gówno zrobi. Gortorn, idź. Galilachim ma pałkę, ten też ma pałkę. Leite też ma pałkę, Sullivan też ma pałkę. Brady nie ma, ten niech jedzie tu. Sullivan ma, Kurosawa ma, Woolbuck też ma. Birch nie ma, to niech pomoże ich tu, wspomoże ich tutaj. Dobra. I ogarnijmy ten atak jeszcze raz. Przydziel policjantów. Dwa punkty siły. Rosenkranz może iść, on nie ma nic. Aronowicz ma pałkę, to niech idzie. Borodka ma pałkę, niech idzie. Shinny nie ma pałki, więc tu jej nie wyślemy. Fletcher też nie. Muzyka ma. Świetnie. Teraz tu przydziel gliniarzy. Jedziemy dalej. Fletcher nie ma. Rozbeczka nie ma. Woolbuck ma. Kurosawa ma i może iść tu i tu. I ten też. Świetnie. No i tak wyposażonych ludzi mogę tam wysłać na spokojnie. I przecież jakbym ich tam wysłał bez pałek, to byłoby najgłupsza rzecz, jaką bym mógł zrobić normalnie ever. 552 in progress. Dobra, z wnętrza banku w Sharpu udało się słyszeć podejrzany krzyk. Kwiatkowie twierdzili, że nie byli w stanie rozpoznać języka. Słyszano również coś, o co usłyszano wycie syren alarmowych. Dobra, to wyślijmy całą tą ekipę z dołu i tego. Dobra, sporo mi problem, więc niech wypierdala w takim razie. Fletcher, Shinny... Dobra, Rockmana jeszcze możemy wysłać, żeby dostał bonus. Czemu nie? I zagadka opon. Dobra, śledztwo. Tu jest co? Odjeżdża. Tutaj wyskakuje z pick-upa. Zobaczmy. Jerome. Ex-chłopak Dean Groisman. Jerome porwał ją po tym, jak zdecydował się zakończyć ich związek. Nie wyobrażał sobie bez niej życia. Skoro nie było innego wyjścia, postanowił zmusić ją do powrotu. Albo... A no tak, w sumie to jest bardziej na miejscu. Członek pogańskiego gangu Ludzi Lasu porwał pracownicę Mini, żeby razem z znajomymi z bandy złożyć ją w ofierze leśnym duchom. Oskarż? Tak. I dobra. Lubi na całym pływać w przeręblu. Jest zastępcą kierownika w fabryce. Jest noc, więc wiadomo, gdzie go znajdziemy. Shinny, Fletcher... Flower Pots ma full, Alajew nie ma, więc niech jedzie. Rozumkrat niech też jedzie, ten niech odpocznie. A Spurlock nie będzie robić problemów, więc niech też jedzie. Go. I on tam powinien się znajdować. O, zaś owoczko chcą grać. Tutaj, striptizerka w szkolnym mundurku siedzi na kolanach chuderlawego włóczęgi. Jedną ręką trzyma on ją za pierś, a drugą przyciska do jej twarzy rozbitą butelkę. Podkradnij się, nie ma dobrego krycia. Nakaż bezdomnemu, nie ma dobrych negocjacji. Zastrzel. Jesus, a czemu nie ma opcji postrzel? Postrzel, ale strzel z tazera. Dobra, YOLO.
Okej. Zauważasz skadzącego policjanta, chwyta stwierdzenie ksiądz do wyjścia. Zastrzel, biegnij, strzel z tazera. Pięknie. Dobra. 540 complete. Udało się, na szczęście. No i co, jak marszał dostał? Tutaj, o i fasolka jeszcze się znalazła, to mi punkci w inteligencję. Szkoda, że było od razu opcji z tym pazerem. Zagramy w paczko, tylko proszę nie nalać, bo się zagrałem. Dobra, możemy zagrać, czemu nie? Gospodarstwo. Dwóch mężczyzn przywiązuje nogi najstarszej córki Billa Bucklera do traktora i zaczyna ciągnąć dziewczynę przez po... Że kurwa, co?! Co za pojeby?! Kurde, no i nie mam wystarczająco ludzi. Muszę rozbeczkę wysłać i Flower Pots. Może ktoś będzie wracał? Nie. Dobra, YOLO. Mam nadzieję, że się nie rozbiją. Handel bronią. Ja pierdolę, nie wierzę. Śledztwo. Przesłuchuję część świadków. Dobra, mamy tutaj 3, tutaj... Wróć, tutaj mamy full, tu jest 3 i 2. No to wyślemy kolejno. Tutaj jednego, tam drugiego. Na następną zmianę. Napad. Kurwa, naprawdę. Bank obchodził urodziny dyrektora zaproszony, więc znany zespół z Polski. Grający muzykę reggae. Ciekawe, czy to jest przez tłumaczy wplecione, czy faktycznie jest oryginalnie zespół z Polski. Dobra, no kurde, jak ja miałem to przewidzieć, że to jest fałszywy alarm? No, to brzmiało literalnie jak zwykłe... Znaczy literalnie, to normalnie brzmiało jak zwykłe wezwanie. Okej, gościa aresztowany. Zamknij. To rozegra z mniej punkcik w strzelanie, żebyśmy chociaż jeden. Dobra. Okej, Horace Wayne. Przesłuchaj. Niech zgadnę, twój tradycyjny kostium klanu odesłałeś do pralni, dlatego dziś występujesz w stroju dupka. Zabawny poważnie kobiety, myślałem, że wariaci ubierający się w ten sposób wolno chłopca. To za strój wygląda, że Dusty Fontaine, ten detektyw zadaniem kuszy Neptuna. Lubisz czytać? Kiedyś uwielbiałem czytać, ale teraz mam czas jedynie na to, co przynoszą mi członkowie bractwa. Dziwię się, że w ogóle umiesz czytać, co każą ci czytać, miał jakiś pogański bełkot. A książki Bobiego Flesza? Dzieciaki mają bzika na ich punkcie. Jasne, zatrzymaj te banioluki dla swoich dzieci. Wolałbym czytać najnowsze nekrologii. Wszystko jest lepsze od rozmowy z to. Are you fucking kidding me? Dobra, weźmy to, bo jest tańsze. Spróbujmy tutaj najpierw. Po jednym. Narzędzia. Okej, narzędzia wystarczą. Stary, chciałem po dobroci. Chciałem po dobroci! Było kurwa gadać! Dość, już dość, powiem wszystko. Spiderkę przedstawiająca się jako maleńka Melba została porwana w czasie prywatnego występu. Dobra, no to H zajmie się też tym. Może myślałem, że to drugie to właśnie będzie, że gościu nie będzie chciał kurwa gadać. Bo to było takie wręcz wprost jakby obrażanie jego i tego całego bractwa, kultu, kurwa, czy chuj wie, kim oni tam są. Traktor jedzie po polu, ciągnie ze sobą młodą dziewczynę. Jej ubrania pokryte są krwawymi plamami, a jej ojciec farmer Bill Buckler oznajmia przerażony. Włamali się i porwali moją córkę, nazywają ją ohydną wiedźmą. Włącz syrenę, przestrzel opony, rzuć się w pogoń. Włącz syrenę. 526 complete. Kurwa, nie wierzę. Dobra, jebać. Cywilowi nic się nie stało, gościu spierdolił, ale trudno. Boże, to zachodzi jakąś kpinę normalnie. Wszczęte śledztwo. Tutaj też 3 i 2. Dobra, też wyślemy kogoś na następny dzień.
I teraz pytanie. Czy jak będzie to cała akcja, to czy to się wykona od razu samo? Czy to jest kolejna taka akcja turowa, którą jeszcze ja muszę dowodzić? Dobra, ludzie przydzieleni. Dalej. Nie, dowodzę. Dobra. Holy shit. Dobra, myśliwy w takim razie. Przesłuchanie i włamywacz. Ponieważ ma włamywacza. Tarana nie potrzebuje, ale niech ma knockout, myśliwego i przesłuchanie. Knockout, włamywacz, przesłuchanie. Nie spodziewam się tu pułapek, nie? Ale lepiej niech ktoś ma tego myśliwego. Kurosawa, niech ma to, przesłuchanie. Kapitulacja, nie bardzo. Kameleon niech będzie miał. Ze wszystkiego co ma to jest najlepsze. Knockout, włamywacz, myśliwy. Knockout, włamywacze już ma, to niech ma może jeszcze skoczka i przesłuchanie. Dobra, wszyscy wszystko mają. Dobra, drugie podejście w takim razie. Na start. Aronowicz niech już tutaj przejdzie i otworzy drzwi. Otwieraj drzwi. Dobra, Borodka. Borodka nie miał granatu, nie? Nie, muzyka ma granat. To niech muzyka się tu ustawi bliżej. Aha, on nie może, bo jest za daleko. Dobra, to niech przejdzie z tej strony. Borodka niech się ustawi z tej strony w takim razie. Dobra, teraz żebym się nie pomylił, powinien być tutaj? Nie, jest dalej. Kurde! Nie. O, okej, okay. Mamy taser. Dobra, to niech będzie taser. Okej, okay. Na szczęście mamy taser. Dobra, Woolbug, niech się skampi tutaj znowu na typiarza. A nie, kurde, nie, to miał być ten. Sullivan miał tu iść, bo Sullivan nie może otwierać po cichu tych. Chyba? Czy? Nie, może, dobra, to nie. Spoko, to niech Sullivan przejdzie z tej strony w takim razie. Dobra, gość jest odwrócony, więc... Możemy bardzo ładnie, po cichu otworzyć okienko. No i cyk, wyczekane. Ten jest niedostępny, w cudzysłowie. Okej. No i tu jest spoko. Aronowicz. Czy on miał granat też? Nie, on miał tylko taser i paralizator. Dobra, to muzyka. Ty się już ustaw tutaj. Oni są ustawieni w taki sposób. Okej, okay, to będzie teraz mocna wbitka. Dobra, muzyka. Albo nie, muzyka niech rzuci potem. Borodka może dojść? Może. I Borodka ma taser i to załadowany. Też ma granat. Dobra, to muzyka. Wal tym granatem jednak, bo teraz cały czas moja tura. Ona się nie zakończy, dopóki nie wykonam akcji wszystkimi gliniarzami. I oni są na dwie tury wszyscy unieszkodliwieni. Dobra, to w takim razie... Aronowicz, ty już podejdź tutaj, będziesz miał dwóch dostępnych na kolejną turę. Muzyka już nic nie zrobi. Borodka może jeszcze podejść, też ma granat, ale nie o to chodzi. Dobra, znaczy na pewno ma taser. Ma taser i naładowany. Dobra, to Borodka podejdź tutaj. I... Tazeruj tego typa, żeby nie było alarmu. Świetnie, teraz Kurosawa podchodzi z tej strony i aresztuje tego typa. Na upartego mógłbym tego nie robić, ale już lepiej to tak zostawić. Dobra, Woolbug, wszystkie na pewno dałem pałki, nie? Że to moja skleroza, czy tam nerwicy, nie wiem jak to nazwać, nie? Ale po prostu dla czystej pewności muszę to sprawdzić. Po prostu nie ogarniam czasami, czy ja faktycznie
Zrobiłem to, co myślałem, że zrobiłem, czy nie? Dobra, i teraz ten odchodzi do tyłu. I tego też zdzielimy pałą. Świetnie. Okej, okay. Nie ma alarmu i to mi się podoba. Bo właśnie, rzuciliśmy granat, normalnie byłby alarm, ale jako iż wszystkich tych tutaj, którzy, tych trzech są, jest ogłuszonych i tego też ogłuszyliśmy, to ten właśnie jest unieszkodliwiony. To Aronowicz, w takim razie, zakuj tych dwóch tutaj obok. To tak, żebym cię ładnie ustawił. Jeden. I drugi. Pięknie. Borodka, podejdź tu i zakuj tego typa, którego tak bardzo ładnie ogłuszyłeś. Czy tam zatazerowałeś, jak powinienem bardziej powiedzieć. I muzyka, podejdź do tego typa, jedynego jaki został i też go zakuj. Dobra, tutaj zostaje to. Ale tak, ten niech się tylko ustawi. O, słuchaj, niech już stoi pod tymi drzwiami, gotowy do otwarcia. Ten na glebę. I do drzwi. Tego skuć. I do drzwi. Okej. Okay. Oni też mają granaty, więc powinno pójść w miarę spoko. Zwłaszcza by tak się fajnie ustawili właśnie. Blisko siebie, jak tutaj. Dobra, Aronowicz, ty podejdź tu. Czy tu jest paczka? No nie ma. Dobra, to oni w sumie powoli wychodzą. Aha, super, ja Aronowicz tak stoi, że oni teraz nie wyjdą. Świetnie. Dobra, to w sumie niech otworzy ten bardziej drzwi. Żeby mógł chociaż ten stąd wyjść. I ten niech już przejdzie w tą stronę. Żeby ich tak powoli Sorry, lampo, żeby ich tak powoli przesuwać w tamtym kierunku. Dobra, Woolbug, otwórz drzwi w takim razie. Bardzo ładnie i po cichutku. I przesuń się tutaj. Wciąż jest poza zasięgiem, to mi się bardzo podoba. Sullivan, jak może rzucić granatem? Tych dwóch może objąć. Okej, okay, czyli mógłbym tych dwóch zestunować, po czym wejść jako Woolbug i tego zestunować. I w kolejnej turze musiałbym ich wtedy zakuć. Dobra, a jak ten się może ruszyć? Z jedną turą maksymalnie dotąd. Bo ma jedną turę tylko, nie? Nie ma, dwie. Czyli on stoi tak, że blokuje. Kurde. Czyli musiałby ten rzucić. Musiałby Woolbug rzucić. Woolbug nie ma. Okej, okay, tylko gorzej. Dobra, okej. Okay. Tu muszę pomyśleć, jak to rozwiązać. No, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, Woolbug. Dobra, może najpierw Sullivan. Rzuć Grenados. Tutaj. Dobrze, teraz Woolbug podejdź. I zdziel tego typa. Pięknie. Dobra, wy już się tutaj powoli przesuwajcie. No, Aronowicz na szczęście może przeskoczyć przez to, więc przejdzie jeszcze szybciej. Czy mogą go tam tak naprawdę dać. Ten też może przeskoczyć, to niech pójdzie tutaj. No, a ty dołączysz zaraz do kumpla. Tutaj ładnie obok sobie staniesz. Dobra. To teraz Kurosawa na support niech idzie. Niech otworzy drzwi.
Będę miał bardzo mało czasu, żeby ich wszystkich zaaresztować. Dobra, no. Sullivan niestety nie przejdzie dalej, ale możemy mu chociaż skrócić o jedno pole przejście. Dobra, tych dwóch muszę najpierw. Dobra, Aronowicz. Niech się przesunie tutaj. Dobra, ten niech się przesunie pod okno. A ten bardzo ładnie obok niego. Teraz tutaj Kurosawa podejdź. I aresztuj. Dobra, ty podejdź do tego gościa i go aresztuj. Nie ty. Podejrzany. Zaaresztuj go, bardzo ładnie. Pięknie. No i teraz podchodzimy tutaj. I aresztujemy tego typa. Świetnie. I... O, nie gadaj, że to był serio, to był ostatni gość? No chciałem paczki jeszcze pozabierać! O, come on! Bo nie będę tego teraz specjalnie resetował, no ale kurde, jestem zirytowany teraz! Dajmy mu 2 punkty w strzelanie. Dobra, ten niech ma 1 w inteligencję i... 1 wkrycie się. To niech ma 1 w siłę i... Niech ma 2 punkty w siłę w takim razie, skoro gra wie lepiej, co ja chcę zrobić. Ten niech ma 1 w siłę i... 1 w inteligencję. Ten niech ma 1 wkrycie i w szybkość. Sullivan niech ma 2 w inteligencję. No Jezus! Takie dobre te mogłem tam mieć. Nie wiem, co mogło być w tych paczkach, ale może byłby tam coś drugiego. Może to złoto bym tam znalazł, nie wiem. Dobra, jeszcze jedna. Styknie. No i patrzcie, jakiego miał fuksa. Nasz rozenkracik. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Dobra. Super. Okej, już nie mógł... Czy nie, w sumie szóstki. Siódemki albo czwórki. To byłoby lepsze. Już nie! Coś się chyba zjebało, mam wrażenie. Ma 21 pokazana, to nie wynosi 21. Dobra, wystarczy. Okej, wygrywam. Ale coś się zepsuło teraz z wyświetlaniem, bo to nie było 21. Chyba 19, tak mi się wydaje? Teraz 15. Dobra, 18 styknie. No i cyk. 3-1. Tak, to jeszcze dwie rundy musimy wygrać. 14. No i pyk, równo 21. Are you fucking kidding me? Dobra, wystarczy. Serio, typie? Wiesz, ja kocham takie RNG. Dobra, styknie. Cyk, wygrałem. No i jeszcze jedna tura. 12, jeszcze jedna karta. No nie wierzę, naprawdę. Musiałem akurat damę dostać, nie mogłem jupka. 18, dobra, styka. No i pyk, na szczęście dostał siódemkę. No i dobra, wygraliśmy. Druga gra i 2-0 łącznie.
Świetna gra. Wie pan co? Utrzymy pańskie zwycięstwo. Niech zupa odejdzie w niepamięć. Mimo to proszę nie wspomnieć, że 500 wciąż mi się należy jak psu Buda. Okej, czyli teraz tylko 500 dolców co tydzień. Zupy już nie muszę mu dawać. Spoko. Okej. 60 za... chyba łącznie. Tylko nie wiem, czy tam się ta dycha z akcji też wlicza. Chyba tak. Jeden uciekinier. Carter. O, 13 ma dzisiaj. No ale cóż, dalej ja mam przewagę i to miażdżącą przewagę nad nim, więc nie ma co gadać zbytnio. Czy nad nim, jak się teraz powiedzieć a propos tego, nie? Dobra, Clayton jest nielojalny, ale potrzebuje więcej ludzi. To jest Hodges, jeez, jaki dobry typ. Ale nie było mnie stać. Znaczy, dobra, jakbym nie kupił seta zera czy czegoś, to byłoby mnie stać, ale kurde. Żałuję, że ten typ się nie zachowa do jutra, nie? Nie no, Carter przegra te rywalizacje, to z Kretesem. Dobra, ten był w domu. Ci dwoje niech sobie odpoczną, ten tak nie przyjdzie. Cyk, cyk, cyk. Rosenkrantz niech ten. Niech idzie. Do domciu. Ci niech przyjdą. Dobra, nie, Jackson niech śpi. Czy tam po prostu odpoczywa. Gielensterna mogę wysłać. Pójdzie na jakieś dochodzenie. Belmont. Mam po prostu na akcję. Tych też. Dobra. Ci też pójdą na akcję. Dobra, Claytona wyślemy na dochodzenie, bo jest zajebisty. Ferretti. O, Frencha też wyślemy na dochodzenie. No, reszta niech przyjdzie tak po prostu. Dobra, kończymy dzień. Czy jest fabuła? Nie ma, lubię to. Dobra. A więc ten troszkę długi odcinek, ale na szczęście myślę, uda mi się go w miarę spoko przyciąć, żeby no bynajmniej poniżej godziny miał. Kończymy i widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police. Zobaczymy. Może już w kolejnym odcinku uda nam się zakończyć tę całą rywalizację i zobaczymy, co się w sumie stanie na jej koniec. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.